Przewidziani do zwolnienia. Górnicy Jastrzębskich Zakładów Remontowych rozpoczęli dziś nad ranem strajki pod ziemią w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przypomnijmy, iż JZR, której pracownicy podjęli strajki, jest spółką córką JSW, w której to kopalniach spółka remontowa prowadzi jeszcze pracę pod ziemią. Jeszcze, bo lada dzień, prawie 500 górników JZR-u stracić ma swoje miejsca pracy i dlatego dzisiejszy strajk. Na miejscu, dziś od świtu, jest Adam Tyc, który przygląda się temu, jak rozwija się cała ta sytuacja. Strajk rozpoczął się o 6 rano na kopalni Budryk w Ornątowicach. Tam zgodnie z zapowiedziami na powierzchnię nie wyjechali pracownicy nocnej zmiany. O tej samej porze dołączyli do nich górnicy z pierwszej zmiany i w sumie od rana pod ziemią pozostawało około 30 pracowników Jastrzębskich Zakładów Remontowych. Niedopuszczalne jest, aby zwalnianie, a następnie przyjmowanie do pracy części pracowników Jastrzębskich Zakładów Remontowych przez kolejną spółkę, córkę Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czyli Szkolenie i Górnictwo, odbywały się na zasadzie porozumienia pomiędzy prezesami obu tych firm, co jest ewidentnie niezgodne z prawem. Nie wiemy, dlaczego zarząd Jastrzębskiej Spółki postępuje w taki sposób. I trzeba powiedzieć, te działania spowodują, że ta eskalacja tych protestów będzie się pogłębiała, będzie narastała. Te słowa okazały się prorocze. Około 12 do związkowców dotarły informacje o przyłączeniu się do strajku pracowników JZR-ów w innych kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki. No mamy przykre informacje, ponieważ bardzo zaostrzyła się sytuacja konfliktu, jaki zaistniał w Jastrzębskich Zakładach Remontowych. Na drugą zmianę, na wszystkich kopalniach zostały przez pracodawcę zablokowane szyby. Pochowano lampy górnicze pracownikom JZR, aby nie mogli zjechać na dół. Pracownicy mieli mieć wypłacone wynagrodzenie za całą dniówkę, jednak kazano im iść do domów. Ta sytuacja spowodowała, że jak dowiedzieli się o tym pracownicy zmiany pierwszej, którzy normalnie pracowali, przerwali pracę i przystępują do strajku kolejne kopalnie. W tej chwili około 30 osób przystąpiło do strajku podziemnym na kopalni Zofiówka, około 20 osób na kopalni Borynia. Odmawiają wyjazdu z dołu. Pan Tomasz zjechał na dół na nocną zmianę. Wyjechał na powierzchnię dopiero o godzinie 13. Jak sam mówi, strajkujący pracownicy JZR-ów są zdecydowani protestować do skutku. Pierwszy raz w życiu widziałem, żeby tak młodzi ludzie byli zdeterminowani z tego względu, że oni już nie mają nic do stracenia. Bo i tak się ich wyrzuci na bruki, tak? Więc dzisiaj padło bardzo ważne stwierdzenie, że drugi raz się ich nie zwolni. Punktualnie o godzinie 14 w siedzibie Jastrzębskich Zakładów Remontowych rozpoczęły się negocjacje z zarządem. Rozmowy między oboma stronami nadal trwają, jednak według informacji dosłownie z ostatniej chwili obu stronom udało się wypracować wstępne porozumienie. O szczegółach opowiemy w jutrzejszym wydaniu raportu.